Panowie, jedziemy z tematem. Podjazd bardzo ładny, z elementem tutaj takim bardzo trudnym. Wyjechał go wręcz książkowo, można powiedzieć. Nie ma się co dziwić, bo w sumie chłopak pochodzi tutaj stąd, jego tereny. Ale szacuneczek, piękny. Pięknie to wykonał. Zobaczymy, jak sobie drugi zawodnik poradzi. Jedzie szeroko. Tomek szeroko. Podjeżdża do ciężkiego elementu. Bardzo ładnie. Nie ma wstydu. Nie ma wstydu. Nie ma wstydu. Nie tylko górale podjeżdżają ten podjazd. Bardzo ładnie, Tomuś. Element nie jest taki łatwy, jakby się wydawało. Jest ciężki. No, czekamy, kto tam następny. Mamy jakiegoś kozaka z Kaszub. Chyba ktoś tam się, chłopaki ze Świecia, szykują. Edek odpala swojego diesla. Potężna moc. Czteropak. Zobaczymy, jak moc wpływa na jakość. Na razie jest ogień, jest prędkość, jest, ale już troszkę. To się nie uda. Panowie. Powiem teraz takim klasykiem. Czy będzie dziś coś trudnego? Podjeżdża następny. Tomek szeroko. Znowu Justin. Wariat. Co za dzik. Normalnie dzikus. Teraz Szymon. Setko. Zrobił to technicznie, na spokojnie. Mała prędkość, strzał ze sprzęgła przed przeszkodą, przed kółką, i tak sobie poradził. Brawo dla chłopaka, bo to jest tylko setka. Niektórzy mówią, że w górach się nie da setką, ale jednak się da. Co widać na załączonym obrazku. Chłopaki zjeżdżają na dół. Teraz podejrzewam, dopiero zacznie się zabawa. Bo będą podkręcone obroty, że tak powiem. Maneta do końca. Teraz była tak do połowy. Także czekamy na akcję. Rozłączam się. Teraz wam to pokażę troszkę z innej perspektywy, z innego miejsca. Stoję. Coś tam nie pykło. Jedzie Szymon. Tam go słychać, już nie widać, ale jeszcze słychać. Jak ten motor tam się drze. Chłopaki, tu postój przymusowy. Ale za chwilę będzie znowu ogień. Ktoś tu się znowu zbliża do nas. Zobaczmy, ktoś to. Nie ma prędkości, ale o coś tu troszkę błąd. Ale to naprawdę nie jest tutaj łatwo. To się tak. Puszczamy gaz na chwilkę i już nie podjeżdżamy. Ale każdy walczy, każdy walczy. Co się stało, proszę pana? Kurwa. Zbieg wyskoczył? Jestem po razie i mogę cię nagrywać. Schodów szukamy. A schodów tutaj. Kurwa,
kolega szukał. No ale zrobi poprawkę i wyjedzie na pewno. Mateusz, król wczorajszego podjazdu. Wiesz, wczoraj podjechał mega podjazd. Już są tak wjeżdżeni, że to po prostu nie jest dla nich. To duże wyzwanie. Ale jednak czasami sprawia troszeczkę problemu. Zblokują się, zagotowali, coś się zblokowało, zblokowały się. Teraz muszę sobie poradzić w korku, poradzić sobie. Jest moc. 4,250. Ktoś tu się następnie zbliża. Chyba lekko zwątpił, bo tu jest zakorkowane troszeczkę to nasze miejsce. O tak, no niestety musiał odpuścić. Będziemy z tym sobie tam na koło podnosić. Jedzie Szymon. Ale ma teraz prędkość. Teraz ma już tam wygrunić. Co się stało? Panie Szymonie, co tam się stało? Luz. Luz pomarańczy, ale trzeba było wyjechać, a nie luz rzucać. Luz to się wrzuca na imprezie, jak ktoś buczy, a nie tu w górach. Czekamy na kogoś jeszcze? Czy wyłączamy? O, ktoś tam mruczy, jakiś diesel. O, tu ładny KTM. No ale co, cwaniakowanie nieraz nie popłaca, bo za chwilę było bam. Dobra, teraz jedzie znowu. No ale jednak też tam zawieszenie może chciał porozmawiać z kolegami. Można tak to wytłumaczyć. A teraz luzu nie było. Nie było luzu, wyszedł. Jak Bartuś? Nie jest łatwo, nie jest prosto. Zakatowani nie wymiękają tak szybko. Następny zakatowany próbuje coś tutaj udowodnić, coś wyjaśnia. To zbliżenie na luz. Ale mi czuprynę osypał. Just enough.
nożek bardziej do wybicia, bo... Nie jest łatwo, nie jest prosto, ale dla niego jest łatwo, jest prosto. No, patrzcie, już tam gdzieś u góry. Gdzieś tam u góry. Już daje. Kolejny Leideros. Wyjaśnienie tematu po raz drugi. O, to latałem mi nogi, ale nie odpuszcza, nie odpuszcza. To można? Można? Tatę, można? Można. Opowiadasz, no. Co? No i leci Bartek. Bartek Beta. Nie jest prosto, nie jest łatwo. Walczy, walczy, jak co dalej? Ach. No, jeszcze, jeszcze. Coraz wyżej. Remik walczy. Gniezno. Ach. Do powtórki. Wyskoczył zza krzaków. Ups, ups. Nie jest prosto, nie jest łatwo. Gniezno team, Kuba Moto. Wydechy fresko. Ale gota miota. To nie jest to. Do powtórki. No i... Pyci, pyci! Do pierwszego piętra niestety. Szuka, szuka linii dobrej. Balansuje. I jak to się zakończy? Walczy! Ale pęd ładny był, nie? Tak. No i Rafał Gniezno. Szuka trakcji. Rzeźbi, rzeźbi, dobrze. Ach, niestety. Uwaga, bo Beta spiął pośladki. Ach, zabrakło prędkości. Puszerko. Dobrze idzie, ale, ale. To nie jest to. No i Bartek Beta. Stary lis. Szuka trakcji. Gaz! Proszę. Ale go miotło. Nie jest prosto.